To warto uprawiać, dlatego że jest to roślina pełna zalet. Soja jest idealnym przedplonem. Soja przynosi bardzo duże korzyści dla naszych pól. W Polsce około 70% w strukturze zasiewu stanowią zboża. Są rejony, gdzie ten udział zbóż dochodzi nawet do 80%, a to z przyrodniczego punktu widzenia nie jest dobre, nie jest zdrowe i przyroda nam tego nie wybaczy. Soja doskonale się wkomponowuje w płodozmiany zbożowe. Dzięki temu możemy rozcieńczyć ilość zbóż i po prostu prowadzić dodatkową roślinę, która ma doskonałe cechy. Soję najlepiej uprawiać po zbożach, gdyż pozostawiają one stanowisko mało zasobne w składniki pokarmowe oraz przede wszystkim w azot. Jest to roślina, która należy do roślin bobowatych, grubonasiennych. Roślina, która wymaga stosunkowo małą ilość nakładów. Przynosi ogromne korzyści dla naszych pól, pozostawia w glebie znaczne ilości azotu, szacuje się, że nawet od 50 do 120 kg. Soja ma dość silnie rozbudowany system korzeniowy, dzięki czemu może pobierać składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby, czyli z podglebia, i przetransportować je do warstwy ornej, gdzie są dostępne już dla kolejnych nawet roślin następczych. Zwiększa poziom materii organicznej na naszych polach, doskonale rozluźnia glebę. Podczas odkrywek na polach soi można zaobserwować, że korzenie sięgają nawet 2 metrów głębokości. Także te wszystkie składniki, które są głęboko, często fosfor, który jest związany fizycznie niedostępny dla innych roślin, soja jest w stanie go pobrać, przemieścić i udostępnić roślinom następczym w następnych latach. Soja przynosi bardzo duże korzyści dla naszych pól. Jest to roślina, która nie wymaga zbyt intensywnej technologii. Praktycznie nie wymaga nawożenia azotowego, ponieważ wiąże ten azot atmosferyczny w rodawkach korzeniowych. Soja ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę anatomiczną. Mianowicie ma bardzo grube, omszone, skórzaste liście, które potrafi ustawiać prostopadle do słońca. Dzięki temu bardzo efektywnie gospodaruje wodą w upalne dni, w okresach niedoborów wody, a takie lata nam się zdarzały w ostatnim czasie, potrafi dużo bardziej efektywnie gospodarować wodą i nie jest tak podatna na suszę. Czyli nie reaguje tak drastycznym spadkiem plonu jak inne uprawy, na przykład zboża. Soja jest bardzo dobrym przedplonem. Gdy dobierzemy odpowiednią odmianę, może ona już we wrześniu czy na początku października zejść z pola. A termin agrotechniczny siewu pszenicy wypada mniej więcej na okres 20 wrzesień, 20 październik. Więc jesteśmy w stanie po zbiorze soi w optymalnym terminie zasiać pszenicę, co na przykład w przypadku kukurydzy uprawianej na ziarno już nie jest takie proste, bo kukurydza często schodzi nawet na koniec listopada z pola i wtedy te siewy pszenicy są obarczone dużym ryzykiem. Generalnie Europa produkuje bardzo dużo zbóż. W warunkach naszego kraju produkujemy około 30% więcej zbóż, aniżeli wynika to z naszego zapotrzebowania wewnętrznego. To jest oczywiście związane z tym, że w niektórych rejonach kraju 70%, 80% w strukturze zasiewu stanowią zboża. Więc produkujemy dużo zbóż i zboża musimy eksportować, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagospodarować ich tutaj na wewnętrznym naszym rynku. Z drugiej strony Unia Europejska jest drugim po Chinach największym importerem soi i śruty sojowej z innych krajów, głównie tu chodzi o Amerykę, o Stany Zjednoczone, Argentynę, Brazylię, bo w tych trzech krajach produkuje się 80% światowej soi. Soja jest bardzo dobrą rośliną, która doskonale wpisuje się w ekoschematy. Doskonale jakby wpływa na bioróżnorodność w naszym gospodarstwie oraz ogranicza nawożenie mineralne dzięki temu, że pobiera azot z atmosfery. Włożenie soi jako dodatkowej rośliny w nasz płodozmian jest doskonałym elementem dla biologizacji naszych pól. Jest jakby takim elementem rolnictwa regeneratywnego.
Dodatkowym atutem są dopłaty, które możemy uzyskać do roślin strączkowych. Od 2017 roku Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło dopłatę uzupełniającą do roślin bobowatych i 6 gatunków, 3 lubiny, bobik, groch i soja otrzymało wsparcie, 75% z puli, z koperty przeznaczonej na działania właśnie takie prośrodowiskowe. To było 51 milionów euro, które jest dzielone co roku poprzez areał, który jest obsiany tymi 6 gatunkami. Do tego dodatkowo dochodzi jednolita płatność obszarowa, także tutaj można około 1000 zł dodatkowej dopłaty jakby do tytułu uprawy soi w gospodarstwie uzyskać. I to jest takie największe wsparcie. Jesteśmy, nie wiem czy nie jedynym, ale jeżeli nie, to jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, który takie wsparcie do roślin bobowatych wprowadził w celu właśnie promowania uprawy soi i roślin bobowatych i zachęcania rolników, aby łamali te zbożowe płodozmiany i wprowadzali soję do swoich płodozmianów i na swoje pola. Spośród wszystkich roślin bobowatych, tych gatunków towarowych, a więc łubinów, bobiku, grochu i soi, soja jest tą królową wśród bobowatych, ponieważ ma najwięcej wartości i żywieniowych, i odżywczych w swoich nasionach. Nasiona soi posiadają doskonały skład aminokwasowy, posiadają wysoką zawartość białka, około 400 g w kilogramie, a także około 200 g tłuszczu, co czyni je bardzo dobrą paszą dla zwierząt. Białko sojowe ma bardzo wysoką strawność, jest porównywalne w swoim składzie aminokwasowym do białka jaja kurzego, tego ideału, tego wzorca, jeżeli chodzi o strawność białka.